Rozmowa dnia. W naszym studiu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Czy mamy do czynienia z końcem solidarności ze Wschodem? Komisja Europejska zaproponowała nowy budżet w Funduszu Spójności na lata 2021-2027 i no nie są to dobre wiadomości. Tak, to nie są dla Polski dobre wiadomości. Ale nie tylko dla Polski. Dla Polski, dla Węgier. Dla Czech. Komisja Europejska, Unia Europejska zaczęła inaczej, inne kryteria brać przy podziale środków. Oczywiście jako kraj brany jest bezrobocie, u nas bezrobocie na szczęście jest niższe, ale w wielu aspektach no, liczyliśmy na większe pieniądze, bo zawsze były negocjowane i liczyliśmy, że jako lider w wydawaniu, bo rzeczywiście Polska bardzo dobrze wydawała środki unijne i te pieniądze było w Polsce widać, dostaniemy pieniądze na porównywalnym poziomie, a jest ich zdecydowanie mniej. No, 1/4 planowanego przez Polskę budżetu została odcięta. Bo żeby uzyskać takie pieniądze, no trzeba jednak z Unią współpracować, a nie być tylko recenzentem, krytykiem i oczekiwać, że będzie się dostawało pieniądze, nie dając nic w zamian. No ale pani marszałek, przepraszam, Czechy nie współpracują z Unią Europejską, Litwa nie współpracuje. Największe straty w dochodach jednak mają Polska i Węgry. No bo Polska jest krajem Ale ja mówię procentowo, nie kwotowo, bo mówimy procentowo, bo kwotowo na pewno nie możemy o tym mówić. Ale też brano pod uwagę rzecz bardzo ważną, stosunek do uchodźców. Nasza część Europy niestety nie pomogła Europie rozwiązywać tego problemu, a takie kraje jak Włochy muszą się z tym problemem mierzyć. Dlatego Polska i tak jest największym, będzie beneficjentem środków unijnych, ale zaraz po nas znajdują się Włochy. Te pieniądze bardzo są Polsce potrzebne i ja mam nadzieję, że jednak rząd zmobilizuje się i zacznie rozmawiać z Unią. Trzeba rozmawiać. Bez rozmowy nikogo nie przekona się do naszych racji, a takie tylko twarde recenzowanie i zamykanie się doprowadzi do tego, że nie jesteśmy wiarygodnym partnerem. Wspomniała pani Włochy. Tutaj eurosceptycyzm, jeśli chodzi o obywateli Włoch, którzy brali udział w głosowaniu, nie miał znaczenia w tym przypadku. Trochę miał, dlatego że naprawdę problem migrantów we Włoszech jest bardzo poważny problem. My sobie tego nie zdajemy sprawy. To jest kraj, który wziął na siebie ogromny ciężar. I tak, jeżeli rozmawia się z Włochami, oni czują, że no, jesteśmy w Unii, ale nikt nam tutaj w tej sprawie nie pomaga. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Ja mam nadzieję, że jednak, bo prawdopodobnie dojdzie do ponownych wyborów we Włoszech, że jednak ta polityka proeuropejska zwycięży, że jednak Włosi zdadzą sobie sprawę, że tych problemów sami nie rozwiążą. Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę na wypowiedź jednego z komisarzy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Günthera Oettingera dla Deutsche Welle. Wyraził nadzieję, że reakcja rynków będzie sygnałem, aby nie głosować na populistów. Tutaj chodzi o sytuację właśnie No bo rzeczywiście sytuacja we Włoszech wpływa na rynki. Po tej wypowiedzi burza i zareagował nawet przewodniczący Rady Europejskiej, czyli Donald Tusk. Mój apel do wszystkich instytucji Unii. Proszę szanować wyborców. Jesteśmy po to, aby im służyć, a nie pouczać. No na pewno nie można straszyć, bo straszenie rynków zawsze się źle kończy, ale na pewno łatwiej rozwiązywać problemy, jeżeli się jest we wspólnocie, ta stabilizacja i pewność jest większa niż samodzielne podejmowanie decyzji. Ale reakcja Donalda Tuska na to, co powiedział Oettinger w sprawie Włoch, może być rozszerzona na inne kraje również i na w ogóle tendencje Komisji Europejskiej do udzielania rad, pouczania właśnie. Rady, nie sądzi pani? Nie. No, rady można udzielać. Co innego są rady, co innego jest pouczanie. Doskonale wiemy, że rady udziela się w czasie rozmów, w czasie negocjacji, dyskusji. Pouczanie to jest jednak coś innego. Ja bym chciała, żeby w sytuacjach, kiedy coś złego się dzieje, jednak czasami posłuchać dobrych rad. Pani marszałek, dlaczego Platforma nie podpisała się pod paktem solidarnościowym ugrupowań opozycyjnych, które chcą zagwarantować spełnienie postulatów
protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Ten proces już się zakończył. Wtedy, kiedy PiS nie będzie u władzy. Nasz kolega podpisał ten... We własnym imieniu. Podpisał, bo wszyscy uważamy, że... Konferencję. To może nie będę mówiła o organizacji. Ważne, że tam był i ważne, że opozycja uważa, że trzeba problem osób niepełnosprawnych jednak zachować w polityce ważnych spraw do załatwienia po wyborach, że nie można o tym zapomnieć. Myśli pani, że rząd zapomni o tym? No, wydaje mi się, że bardzo szybko. Ale Elżbieta Rafalska już zapowiada konsultacje. Szkoda, że tych konsultacji nie było wcześniej. Konsultacje i rozmowy powinny być także w czasie protestu. Moim zdaniem to, że przez kilka tygodni nikt z rządu nie przychodził do protestujących i nie rozmawiał, to pokazuje o tym... Jak to nikt nie przychodził? No, przecież dwa tygodnie, była minister ostatnie tygodnie protestu. Był ostatnich dwóch tygodniach protestu. Ale pani powiedziała, że nikt nie przychodzi, ale w czasie tego protestu. Powiedziałam w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Bardzo precyzyjnie to powiedziałam, bo rzeczywiście pierwsze dni byli wszyscy, potem cisza, a przecież strona protestująca przedstawiała różne rozwiązania i wydaje mi się, że gdyby były rozmowy, ten protest mógłby się zakończyć wcześniej. Dla mnie ważne jest to, że po wyborach, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna, bo Platforma doskonale pamięta, jak szliśmy do tych pierwszych naszych wygranych wyborów, składaliśmy wiele obietnic, bo była koniunktura gospodarcza. Kiedy wygraliśmy wybory, sytuacja gospodarcza się zmieniła, więc politycy muszą odpowiedzialnie składać zobowiązania. Jedno jest pewne, te problemy trzeba rozwiązać i cieszę się, że cała opozycja mówi, że będziemy, jeżeli zmieni się władza, że to będzie bardzo ważny problem i będziemy dążyli, żeby przyjąć to w takich rozwiązaniach, jak zostało to podpisane. Wśród tych czterech postulatów dwa już są, jeśli chodzi o zapowiedź rządu, będą realizowane. Chodzi o reformę systemu orzecznictwa. Poczekamy, niech także to będzie. Dostępność plus. A jest tam też taki postulat, żeby zrealizować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego no, to z 2014 roku. No właśnie, były środki roku. Chyba na to zostawione. Ale właśnie Gazeta Wyborcza niedawno policzyła, jakie to były środki, bo tam chodziło o ponad 700 milionów, które miały być zagwarantowane. A tymczasem wyszło, że ustępujący wtedy rząd zagwarantował na tę konkretną rzecz, na świadczenie rodzinne, niewiele ponad chyba 50, jak sobie przypomnę, 51 milionów. Nie, tam było 300. Tam była bardzo duża kwota i to dawało w ciągu roku na realizację tego. Było orzeczenie Trybunału, pieniądze były zostawione. Prawie 3 lata rządów i gdyby nie protest osób niepełnosprawnych, w ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zwróciłby na to uwagę. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały te rozmowy, bo problem dotyka coraz większej grupy Polaków i nawet te protesty pokazały po drugiej stronie Sejmu, ile osób z niepełnosprawnościami, ile rodzin wyszło z domów i pokazało, tak, my tu jesteśmy, my żyjemy w Polsce i chcemy, żebyście nas zobaczyli. Więc mam nadzieję, że rząd nie zapomni, a opozycja dała deklarację, że o tych sprawach będzie pamiętała. Bo ten problem osób niepełnosprawnych trzeba rozwiązać ponadpartyjnymi sporami? Trzeba rozwiązać. Trzeba rozwiązać zawsze najłatwiej, kiedy się sprawuje władzę, ma się policzony budżet, można składać propozycje, ale na pewno wszyscy powinni wspólnie o tym myśleć i szukać takiego rozwiązania, które będzie systemowe na wiele lat. Ale co najważniejsze, trzeba wreszcie przestać udawać, że osób niepełnosprawnych w Polsce nie ma, bo są i trzeba im pomagać. No ale chyba nikt nie udaje, że tych osób niepełnosprawnych nie ma. Zresztą niedawno Mateusz Morawiecki powiedział, wydajemy około 40 miliardów złotych rocznie na te kwestie i to są pieniądze wyrwane z wyłudzeń VAT. Wydajemy mało, bo te 40 to są rzeczywiście, tak jak się mówi, w skali duże pieniądze, jeżeli rozłożymy i zobaczymy, ile to kosztuje na poszczególne osoby, to są małe pieniądze. I tak naprawdę myślenie państwa o osobach niepełnosprawnych powinno iść dalej. Platforma zaczynała przygotowywać pewne rozwiązania i to trzeba kontynuować. Nie można mówić i czekać na protesty, tylko trzeba w każdym budżecie, w każdych działaniach prospołecznych zwracać uwagę na niepełnosprawnych, a proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie protest, nic w tej sprawie by się nie zmieniło. Pani marszałek, ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość, wybory samorządowe na prezydentów większości dużych miast w Polsce wygrają kandydaci, którzy wystartują z własnych komitetów wyborczych. Tak wynika z różnych sondaży, prognoz i opinii ekspertów. To będzie bardzo różne. Czyli to nie będzie
pojedynek partyjny. Ale wybory samorządowe nigdy nie są partyjne. I to musi być kandydat, który zbierze największe poparcie. I taką tradycją jest, że w wielu miejscach rzeczywiście kandydaci z kabinetów lokalnych wspierani przez lokalne organizacje wygrywają te wybory. Ale to jest różnie. Różnie jest w dużych miastach, małych, ale rzeczywiście wybory samorządowe to nie są wybory czysto partyjne. Można powiedzieć, że tylko decyduje szyld partyjny, decyduje osobowość kandydata i program i to, czy jest otwarty na inne środowiska. A jak wygląda układanie się w tej chwili z Nowoczesną, jeśli chodzi codziennie o przygotowywanie kandydatów? Codziennie dowiadujemy się o kolejnych miejscach, gdzie mamy wspólnych kandydatów, czy kandydatów niezależnych, których wspólnie popieramy. Także wydaje się, że do końca czerwca będziemy już mieli tą mapę w Polsce wypełnioną. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tych pożarów wysypisk. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Jest to bardzo niebezpieczna. Czy sądzi pani, z punktu widzenia oczywiście partii opozycyjnej, że te działania, które ostatnio są deklarowane przez rząd, pomogą i załatwią ten problem? Rzeczywiście w ciągu ostatnich dni codziennie prawie dowiadujemy się o jakimś pożarze. Od początku roku około 70 pożarów. To jest bardzo, ale ostatnie te dni rzeczywiście tego jest bardzo dużo. To są działania przestępcze? Na pewno, bo to nie są przypadkowe, to nie są samo zapalenia. Problem jest taki, że skończył się czas, kiedy te śmiecie, te odpady powinny zostać zniszczone i wybrano niestety w sposób przestępczy najprostszą sytuację, że to się pali, sprzątają to gminy, straż pożarna bierze udział w gaszeniu. Została luka w prawie, a poza tym nie dopilnowano tego. Wiadomo było, że rok 18 to jest ten rok graniczny i nie zrobiono nic, żeby sprawdzić, co z tymi śmieciami się dzieje, więc mam nadzieję, że te propozycje rządu i wszystkich służb szybko wejdą w życie i będziemy mogli spokojnie patrzeć na to, co się dzieje w naszym otoczeniu, bo problem jest bardzo poważny. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej w Sygnałach Dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.